Czy może być coś bardziej uroczego niż poranna, aromatyczna kawa? I nie mówię tu o pełnej, puszystej laktozy cappuccino, czy jeszcze gorzej latte, lecz o małej, czarnej. Jej walory odkryli już starożytni. Przez Turcję trafiła do Europy gdzieś w XVI wieku. Wiktoria Wiedeńska, poza wieloma niezaprzeczalnymi sukcesami, przyniosła nam także właśnie kawę. Jeżeli ktoś myśli, że taka filiżanka czy dwie mogą zaszkodzić, to bardzo się myli. Okazuje się bowiem, że kawa może być doskonałym wsparciem dla tych, którzy walczą z nadwagą. Jak wykazały badania, 2-3 filiżanki kawy dziennie powodują, że zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej o prawie 3,5% w grupie kobiet w wieku od 20 do 44 lat. A u tych starszych nawet o ponad 4%. U mężczyzn niestety nie odnotowano tak spektakularnych efektów, choć dochodziło do niewielkiej redukcji masy ciała. O tym, że kawa odchudza, wiedziano już od dawna. Sądzono jednak, że sprawia to zawarta w niej kofeina. W opublikowanych ostatnio badaniach udowodniono jednak, iż odpowiedzialna za to dobroczynne działanie jest cała grupa prozdrowotnych substancji zawartych w kawie. A zatem, kto myśli o zgubieniu kilku zbędnych kilogramów, nie powinien gardzić kawą. By efekt był bardziej zadowalający, można jeszcze oczywiście sięgnąć po zioła. Ważne, by codzienna dieta bogata była w błonnik, a tego dostarczy regulobon. W jego skład wchodzi błonnik z nasion owsa i babki jajowatej. Napary z ziół skomponowanych w mieszance adipobonisan zwiększą uczucie sytości. Hitobon zawierający naturalny hitosan ze skorupiaków pęcznieje w żołądku i przez to zmniejsza się ilość spożywanych pokarmów. No i możemy jeszcze dodać adipobon mono, który przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Przywitajmy zatem dzień małą, aromatyczną, mocną, czarną kawą w dobrym towarzystwie ziół. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie.